przedstawię Wysokiej Radzie projekt, już regulamin został przedstawiony, ale musimy go przegłosować. Czy są uwagi do tego regulaminu, który przeczytałam przed chwilą? Więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem regulaminu? 15 radnych. Kto jest przeciw? Nie ma, bo jest 15. Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że regulamin głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy został przyjęty. Proponuję teraz, abyśmy przystąpili do wytypowania trzechosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące na przewodniczącego Rady Gminy nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Pani Dorota, ciągle czy są inne propozycje, bo do składu osobowego trzechosobowa komisja skrutacyjna. Wszyscy się zgadzają? Znaczy musimy przegłosować, czy trzechosobowa komisja skrutacyjna jest wystarczająca? Czy macie jakieś inne propozycje powiększenia komisji skrutacyjnej? Proponuję, żeby wstały te trzy osoby. Nie, przegłosować. Musimy przegłosować najpierw, czy trzy osoby wystarczą. Pytam się, czy trzy osoby wystarczą do komisji. Proszę podnieść ręce. Wszyscy są za, czy wszyscy za? Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Nie ma. 15 osób za. W związku z tym, że nie widzę żadnej innej propozycji, proponuję wytypowanie trzech radnych do komisji skrutacyjnej. Ja, Pani Zosiu, mogę się zgłosić. 4 lata temu też byłem w komisji skrutacyjnej. Tam. Czyli Pan radny Daniel Smoter zgadza się do komisji skrutacyjnej. Ja też nie stanuję na przewodniczącego głos. Pan radny Krzysztof Wiśniewski. A ja bym chciał. Pan już. Pan Malarz był wcześniej. Pan Malarz Stanisław, trzecia osoba do... I pytam panów, zgadzacie się, tak? Tak. Jeszcze raz czwarty. To będzie przegłosować. No, ale to byś... Ale już przegłosowaliśmy trzechosobowo. Ale każdy się zgłasza. To nikt się nie zgłaszał przedtem. Proszę Państwa, teraz pytam, kto jest za zgłoszeniem, za zgłoszonym składem komisji skrutacyjnej radnych Daniela Smotra, Wiśniewskiego Krzysztofa i Malarza Stanisława. Kto jest za tymi radnymi? Proszę o podniesienie ręki. Proszę o podniesienie. 11 radnych jest za. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Trzy osoby przeciw. Więc teraz stwierdzam, że Rada Gminy powołała komisję skrutacyjną. Bardzo bym prosiła komisję skrutacyjną o zajęcie tutaj stanowiska. I przystąpimy do przygotowywania głosowania na przewodniczącego Rady Gminy. Ogłaszam w tej chwili 3-minutową przerwę, aby mogła komisja skrutacyjna się przygotować do swojego zadania. Na przewodniczącej Rady Gminy Tymbar. Proszę komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Lista kandydatów na przewodniczących została zamknięta i ogłaszam 5-minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna miała możliwość przygotowania kart.